Dzień dobry, panie premierze. Dlaczego Republika nie jest wpuszczana na konferencję z pana udziałem? Panie premierze, dlaczego pan łamie konstytucję i prawo prasowe? To proszę się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego. Ale dlaczego media nie są wpuszczane na konferencję prezesa Rady Ministrów, panie premierze? Wszystkie media są wpuszczane. Nie, my jesteśmy medium, proszę pana. Panie premierze, to jest złamanie prawa. Panie premierze, sąd już raz orzekł, że jest to złamanie prawa, na przykład w przypadku Ministerstwa Kultury. Panie premierze, może wziąłby pan przykład z marszałka Sejmu i by odpowiadał na nasze pytania i wpuszczał nas na konferencję. Pan marszałek na przykład tutaj jest wzorem. Panie marszałku, może pan namówi pana premiera? Pan premier jest autonomicznym organem władzy. Ale łamie prawo, nie wpuszczając nas na konferencję. Będzie tylko pan wiecznie uciekał, no ileż można tak uciekać?